Przeważnie pijemy herbatę, plotkujemy o życiu, o tym, co się aktualnie dzieje, o naszych miłostkach, o różnych takich naszych historiach dnia codziennego. Dzień dobry, pani Małgosiu. Witaj, kochanie. Co tam u pani słychać? Nazywam się Małgorzata Nowak, mam 68 lat. Nazywam się Klaudia Gulczak i w tym miesiącu kończę 23 lata. Poznałam panią Gosię, kiedy została zgłoszona do projektu Szlachetna Paczka, w którym byłam pierwszy rok wtedy wolontariuszką, to było w 2020 roku. Była jedną z pierwszych rodzin, którą odwiedzałam jako wolontariusz i moim zadaniem było porozmawianie na temat tej sytuacji życiowej, finansowej, no i potem na temat tego, czego ewentualnie potrzebowałaby, jakiego wsparcia od Szlachetnej Paczki. No i została pani Gosia zakwalifikowana do programu, otrzymała pomoc paczkową, no i wtedy też złapałyśmy kontakt, zaprzyjaźniłyśmy się. Chodziło o tą Szlachetną Paczkę, żebym powiedziała mniej więcej, co ja potrzebuję, jakie są moje życiowe warunki i co konkretnie mi brakuje. I od tego się wszystko zaczęło. Przeważnie pijemy herbatę, plotkujemy o życiu, o tym, co się aktualnie dzieje, o naszych miłostkach, o różnych takich naszych historiach dnia codziennego. Zdarzyło nam się też przeglądać zdjęcia, ale głównie rozmawiam po prostu o tym, co nam się w życiu dzieje. To takie rozmowy przy herbatce przyjaciółek. Nigdy nie czułam tej różnicy wieku, bo właśnie tak jak mówię, widzę tak dużo takiej młodzieńczej radości w pani Małgosi i to nas dosyć mocno przybliża do siebie. Dobra, co tam u pana Adama słychać? A, właśnie ma... Dzisiaj pojechał do Lublina turniej. Soccer? Tak. O matko. I jak to się cały czas, jak tu wpadł z tym stołkiem do kabiny, to... A bo kupił ten stołek wreszcie. To kupił, tak. Nareszcie po dwóch tygodniach kupił. Ale to faceci, wie pani. No, i tak ta przyjaźń się zaczęła i trwa do dziś. Bardzo uważałam, że jest bardzo sympatyczną dziewczyną i wiedziałam, że może zostać moją przyjaciółką. No i rozmawiałyśmy o życiu. Jak ja się czuję, co bym potrzebowała w danej chwili i czy kiedy będzie znowu. Przez wiosnę to nie miałam opiekunki, to Klaudia dosłownie wszystko robiła i sprzątała tak dokładnie. Akurat przed świętami ona po prostu zastępowała i przyjaciółkę, i opiekunkę, której wtedy nie było. Mnie najbardziej ujęła taka dziecięca radość w pani Małgosi, to, że mimo tej trudnej sytuacji, w której się znalazła, mimo tej samotności, z którą się mierzy, jest osobą taką pełną ciepła, pełną miłości do ludzi i starającą kierować się takim pozytywnym nastawieniem w codzienności. Ujęła mnie też to, że pisze wiersze. Ja zawsze lubiłam czytać wiersze, czytać poezję i bardzo, bardzo czuję taką pozytywną energię od osób, które taką formą sztuki się interesują i które są na tyle wrażliwe, żeby te wiersze pisać. Od 2000 roku zaczęłam pisać tak bardziej po prostu o życiu, o wszystkim, o miłości. I tak do tej pory, jak tam mnie to natchnienie złapie, to biorę długopis i w ciągu 15-20 minut jest wiersz. Jak myślisz, od którego by tu wiersza zacząć? Może zobaczmy, tam na końcu mi się bardzo podobały. Mój przyjaciel Adam. Mój przyjaciel Adam to jest w ogóle, no, to jest dobry wiersz. 7 luty 2020 rok, 3 w nocy. Mój przyjaciel Adam, jest pan, panie Adasiu, jak promień słońca o świcie. Nie wiem, jak to się stało, lecz siebie nie poznaję, odkąd wkroczył pan w moje życie. Przez całe lata krzywdzona w szkole, pracy i w domu. Straciłam wszelką nadzieję, nie ufałam nikomu. Teraz, gdy pana poznałam, wierzę, że przyjaźń istnieje. Dzięki niej mam tę pewność, że kiedyś wyzdrowieję. Wiem, że gdy się lepiej poczuję,
rzadziej będziemy się widzieć. Zawsze pan będzie moim przyjacielem. Tego uczucia nigdy nie zawiemy. To jest chyba mój ulubiony wiersz taki. Ja myślę, że czuję to samo co pani. Każdy ma taką osobę w swoim życiu. No, to jest bardzo ważne. Myślę, że chciałybyśmy rozwijać tego Instagrama, żeby tych ludzi obserwujących było jak najwięcej, żeby te wiersze zostały zauważone, no i po prostu kontynuować tę naszą znajomość.